Dmitrij Głuchowski w wywiadach wielokrotnie podkreślał, że jego sztandarowa trylogia Metro, ale też i pozostałe dzieła poza wymiarem rozrywkowym, fikcją literacką, są także krytyką współczesnej Rosji. W świetle ostatnich wydarzeń za naszą wschodnią granicą zacząłem się zastanawiać, jaki obraz swojej ojczyzny chciał nam przedstawić autor Metra. Przeczytałem kilka wywiadów oraz opracowań, by zaspokoić swoją wiedzę, przy okazji dowiadując się paru ciekawych rzeczy, którymi chciałbym się z wami podzielić. Źródła w opisie. Głuchowski zaznacza, że krytyka Rosji wynika z jego patriotyzmu, miłości do niej, chęci zmiany na lepsze. Jest jawnym przeciwnikiem polityki prezydenta Putina oraz Kremla. Uważa, że Władimir Władimirowicz psuje wizerunek Rosji na świecie i to dosyć ironiczne, że od początku demaskował prawdziwą rosyjską mentalność, to co wiele osób odkryło dopiero niedawno. W kraju, w którym pewnych rzeczy nie można mówić wprost, przenoszenie problemów życia codziennego do literatury za pomocą alegorii i metafor jest jednym z niewielu możliwych przejawów wolności słowa. Według Głuchowskiego ludzie na Zachodzie traktują fantastykę postapokaliptyczną jako czystą rozrywkę. Zmęczeni zasadami ludzie szukają w niej wolności, za którą idzie zagłada państw, rządów oraz struktur społecznych. Nie spełnia funkcji politycznej, ponieważ nigdy nie zaszła taka potrzeba, a w Rosji było tak już za czasów Związku Radzieckiego. W jednym z wywiadów Głuchowski użył bardzo ciekawego stwierdzenia, że apokalipsa zombie w Rosji nie miałaby większego sensu, ponieważ to już jest kraina zombie. Przynajmniej była nią, gdy pisał pierwszy tom trylogii. Metro 2033 opowiada właśnie o takiej Rosji, Rosji lat 90. ubiegłego wieku, o posępnych czasach, gdy ludzie czuli, że złoty wiek ich cywilizacji dawno minął, gdy ze strachem patrzyli w przyszłość, a z nostalgią spoglądali w przeszłość, gdy Związek Radziecki był jednym z dwóch światowych mocarstw, szanowanym i potężnym. Tak to wyglądało w ich oczach, cały wolny świat miał odmienne zdanie. Ostatnie lata istnienia ZSRR mimo wszystko zapisały się w oczach Rosjan bardzo pozytywnie. Była darmowa edukacja, opieka medyczna, rozbudowany pakiet świadczeń socjalnych. Nie była to kraina obfitości, lecz czuli, że rząd o nich dba. Po upadku Związku Radzieckiego nie byli pewni przyszłości, musieli dbać o siebie sami. Na szczycie znajdowali się oligarchowie, służby, mafia i skorumpowana milicja. Cała reszta nic nie znaczyła. Wielu zwykłych ludzi nie wytrzymało nowej rzeczywistości, wyścigu, zmiany dotychczasowych zasad. Społeczeństwo dopadł marazm i apatia. Stali się zombie, bez nadziei na lepszą przyszłość, czekającymi, aż ktoś zmieni ich życie za nich. To samo mamy w tytułowym Metrze. Ludzi każdego dnia zmuszonych do walki o przetrwanie, na skraju wytrzymałości. Robiących różne, czasami złe rzeczy, byleby tego dokonać. Tęskniących za światem przed wojną nuklearną, tak jak Rosjanie za czasami Związku Radzieckiego. Ich sentyment do czasów słusznie minionych widać chociażby w największej frakcji moskiewskiego metra, Linii Czerwonej. Odgrywa ona dosyć ważną rolę w Metrze 2034. Głuchowski przemyca tam wątki ukazujące, jak zmieniła się rosyjska mentalność na początku XXI wieku, o niegasnącym pragnieniu odbudowy imperium. Ostatecznym podsumowaniem poglądu Głuchowskiego na obraz współczesnej Rosji jest Metro 2035 i, jak dobrze wiemy, nie budzi nadziei na lepszą przyszłość. Powieść ukazuje społeczeństwo zaślepione. Społeczeństwo, które uwierzyło w wyimaginowanego wroga, w to, że cały świat jest przeciw niemu, które oddało swą wolność za iluzję bezpieczeństwa. Artem, protagonista 2033 i 2035, ostatecznie odkrywa prawdę o moskiewskim metrze. Niewidzialni obserwatorzy, pozostałości rządu za pomocą gruźb i szantaży kontrolowali przywódców najważniejszych frakcji, całą populację. Nawet gdy ludzie poznali prawdę, a część z nich stanęła po stronie Artema, w końcu uwierzyli w kolejne kłamstwo. W to, że to wszystko dla ich dobra i że wojna jeszcze się nie skończyła. Czy w świetle ostatnich wydarzeń czegoś wam to nie przypomina? Oni potrzebują herosów, potrzebują mitu. Niezbędne jest im piękno innych, żeby sami pozostali ludźmi. Co ja im tu opowiem? Że jakaś grupka biurokratów rządzi nimi jak świat światem? Że niepotrzebnie tkwią w metrze? Że nic się na to nie poradzi? To trąci paranoją. Mrok. A im jest potrzebne światło. Szukają go. Choćby ogarka świecy. Chociaż jakiegokolwiek przebłysku. O czym chcesz im powiedzieć? Że wszyscy są niewolnikami, miernotami, baranami? Nikt cię nie będzie słuchał. Powieszą cię. Ukrzyżują. Moim zdaniem te słowa Homera z Metro 2035 idealnie opisują mentalność może nie wszystkich, ale większości Rosjan. To, że wierzą w to, co chcą wierzyć, bo są zbyt dumni, by przejrzeć na oczy. Natomiast kolejni, ci bardziej krytyczni, wolą się nie wychylać, ze strachu przed resztą. A rządowi jest to wszystko jak najbardziej na rękę. Tylko nieliczne jednostki, takie jak Artem, są w stanie podjąć walkę z systemem. Próbę wybudzenia społeczeństwa. Lecz koniec końców i tak przegrywają. Pamiętacie, jak kończy się Metro 2035? Nasz bohater wraz z żoną opuszcza Moskwę, a reszta jej mieszkańców wybiera życie w kłamstwie.
nawet tak światła jak Homer. Można to porównać do w zasadzie w każdej próby zademonstrowania sprzeciwu wobec władzy w Rosji. Wywrotowców się pozbywa, a wszystko zostaje po staremu. Sukinsyny z was. A co my takiego zrobiliśmy? Spytał Aleksiej Feliksowicz. Przeciwnie, minimum ingerencji. Przecież jesteśmy po prostu obserwatorami, do tego niewidzialnymi. Tylko jeśli system ulega wypaczeniom, trzeba robić poprawki. System? Ludzie z głodu żrą własne dzieci. I co? Wiesoło wzerknął na niego ze złością. To nie my lubimy jeść wasze dzieci. To wy lubicie jeść wasze dzieci. I nie podoba nam się, że żrecie swoje dzieci. My lubimy po prostu wami rządzić. Ale jeśli chcemy wami rządzić, to jesteśmy zmuszeni pozwolić wam żreć własne dzieci. Z kolei ten fragment, również z Metro 2035, świetnie opisuje sposób myślenia rosyjskich szczytów władzy. Zasada stara jak świat. Dziel i rządź. Twórz problemy, a następnie je rozwiązuj. Obedrzyj lud z godności i obiecaj, że mu ją zwrócisz. Lecz jeśli coś pójdzie nie tak, to nie wina tych na górze, tylko tych na dole. Cała seria Metro pełna jest symboliki, przekazu, który zapewnie każdy z nas zinterpretowałby inaczej, długo by wymieniać. Mimo dosyć smutnego obrazu współczesnej Rosji, jaki otrzymujemy, to wydaje mi się, że w tym wszystkim jest jakaś nadzieja. Będzie ona istniała tak długo, jak znajdą się ludzie tacy jak Artem, którzy za wszelką cenę będą chcieli otworzyć ludziom oczy. I to samo sugerują nam słowa Głuchowskiego, powtarzane w wywiadach czy też felietonach. Cały ten materiał w zasadzie mógłbym sprowadzić do jednego zdania. Pisarz chciałby, by Rosjanie sami zaczęli tworzyć swoją przyszłość, zamiast tkwić w czasach, które minęły, by nie dali sobą manipulować. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!